Takich tłumów na otwarciu podwórka Nivea chyba nikt się nie spodziewał. Dzieci mniejsze i większe zaraz po uroczystym przecięciu wstęgi rzuciły się w wir zabawy na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mają zjeżdżalnie, karuzele, huśtawki i mnóstwo innych atrakcji. Dziś Hynów oficjalnie wysłał w świat komunikat, że małe społeczności potrafią się jednoczyć i być skuteczne. Wygraliśmy podwórko Nivea! To zwycięstwo to zasługa mieszkańców Hynowa, którzy zakasali rękawy i do samego końca konsekwentnie głosowali w ogólnopolskim konkursie, aby taki plac zabaw stanął na ich osiedlu. Do udziału w akcji zmobilizowali całe rodziny i najbliższych. W sumie zebrali ponad 250 000 głosów. W całym kraju stanie 40 takich podwórek. Dzisiaj już trochę nie pamiętamy tego potu, który wylewaliśmy w trakcie głosowania. No, mieszkańcy, no nie wszyscy ci, którzy głosowali dzisiaj mogli, bo wiadomo jaki jest termin. Natomiast najważniejsze są dzieci. Mam nadzieję, że dzieciom ten plac będzie służył. Nie tylko tym hynowskim, bo ja taką mam inicjatywę, ażeby, i to nawet gdzieś tam mówiłem publicznie, ażeby rodzice z innych dzielnic przychodzili tutaj z dziećmi. Urząd miasta wspierał mieszkańców. Magistrat zajął się przygotowaniem działki, na której stanęło podwórko. Dodatkowo zadbano także o utwardzenie drogi dojazdowej. To nie koniec. Mieszkańcy już zasygnalizowali, że przydałoby się podwórko ogrodzić. Co ważne, urzędnicy przychylili się do tej propozycji. Mamy dzisiaj zgodę już Nivea na to, żeby ten plac ogrodzić, więc mam nadzieję, że w krótkim czasie ogrodzimy ten plac zabaw, tak żeby można było też tu spokojnie wchodzić i jakby też dostawimy nawet ławki, jeśli nam się uda. Tu rola miasta się nie kończy. Podwórkiem Nivea ktoś będzie musiał się zająć, a czasem trzeba będzie dokonać napraw. I tutaj przyda się pomoc na dłoń urzędników. Tak naprawdę ten plac będzie wymagał cały czas nadzoru, będziemy go konserwować, jak również musimy zrobić ogrodzenie, czyli dokończyć to, czego nie udało się dokończyć samej firmie Nivea. Społeczność Hynowa to z pewnością fenomen i to nie tylko w skali regionu. Mieszkańcy potrafili przeforsować swoje inwestycje w budżecie obywatelskim. Przypominamy, wygrali utwardzenie dróg, nowe oświetlenie, a także parking w sąsiedztwie szkoły. Zwycięsko wyszli także z walki o podwórko Nivea. Już zaznaczają, że gdy zielonogórzanie będą potrzebowali wsparcia, to Hynów służy pomocą.